Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak i Agata Kasprolewicz. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Proszę Państwa, 7 marca 2020 roku raport o stanie świata po raz pierwszy objawił się w formie podcastu. I kiedy jeszcze dwa tygodnie temu myśleliśmy o tym koncercie, to wyobrażaliśmy sobie, że będzie to koncert radości, koncert, w którym będziemy świętować nasze drugie urodziny. No niestety tak się składa, że to nie jest koncert radości. To jest moment, w którym być może warto się spotkać wspólnie po to, żeby przez chwilę pobyć razem i zastanowić się, co dzieje się z naszymi braćmi i siostrami na Ukrainie. Kraj został zaatakowany przez Rosję. Mariupol się broni, bombardowana jest Odessa. Mamy tragedię humanitarną w Charkowie. Mamy takie miasta jak Sumy i Irpin pod Kijowem, które przeżywają w tej chwili tragedię. Mamy 1,5 miliona uchodźców, wśród nich już prawie pewnie milion jest w Polsce. Przyjmujemy ich i to jest chyba taki moment, kiedy wszyscy możemy poczuć się dobrze, poczuć się dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że możemy tym ludziom pomóc. Chociaż oczywiście to nie o nas chodzi, o tym też pamiętajmy, tylko o nich. Rosjanie bombardują szkoły, bombardują szpitale, bombardują korytarze humanitarne, które sami ustanowili, na które sami się godzili. I o tym trzeba pamiętać, o tym będziemy pamiętać. Nie zapomnimy tych rzeczy nigdy. Ten świat się zmienia. Jaki będzie wynik tych zmian? Jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Wszyscy chcielibyśmy, żeby ta wojna trwała jak najkrócej, jak najszybciej się skończyła, ale o optymizm trudno. Tym niemniej, tak jak mówię, to jest moment, w którym możemy się spotkać wspólnie i pomyśleć o Ukrainie, o Ukraińcach. Będzie nam towarzyszył, gwiazdą wieczoru będzie zespół białoruski, zespół Navi Band, który za chwilę powitamy na scenie. Navi Band, czyli Artiem Łukianienka, Ksenia Żuk, dwoje wspaniałych muzyków z Białorusi, którzy mieszkają w Polsce od ponad 1,5 roku. Nie koncertują na Białorusi, nie mają prawa tam w tej chwili koncertować. Wyjechali z tego kraju, uciekając przed innym strasznym reżimem, czyli reżimem Łukaszenki. Chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, zanim zaczniemy koncert, a mianowicie o tej statuetce, którą pewnie Państwo widzą. Od kilku dni trwa licytacja. Licytujemy moją nagrodę dla dziennikarza roku 2020, czyli tą stalówkę prawie nieużywaną. I w tej chwili, o ile pamiętam, na liczniku mamy 21 100 zł. Bardzo proszę o hojność, bardzo proszę o włączenie się do tej licytacji. Wszystkich, którzy nas oglądają przez nasze kanały społecznościowe, również przez fanpage Promu Kultury. Nawiasem mówiąc, bardzo dziękuję Promowi Kultury, pani dyrektor, za to, że nas przyjęła i po raz kolejny możemy być w tym domu, wspaniałym miejscu, gdzie właśnie kulturę można krzewić i mogą odbywać się takie koncerty jak ten. Bardzo proszę, licytacja trwa do 19:30. Kto da więcej, ten zdobędzie tęże stalówkę. Cały dochód z tej licytacji, bez żadnych prowizji, bez niczego, po prostu ta czysta suma wpłynie na konto Polskiej Akcji Humanitarnej,
która ją przekaże na pomoc dla Ukraińców na Ukrainie, w ich ojczyźnie i w Polsce dla uchodźców ukraińskich. Powiedziałeś, Darku, że jeszcze 2 tygodnie temu zupełnie inaczej wyobrażaliśmy sobie ten wieczór. Ja z kolei myślałam sobie, że tak całkiem niedawno, zupełnie niedawno spotykaliśmy się tutaj, zaledwie w styczniu, na pierwszym takim z udziałem publiczności raporcie o książkach. I pamiętam doskonale, jak kilkakrotnie powtarzałam słowo, że to jest takie spotkanie karnawałowe. I chyba w tym słowie tliła się jakaś taka nadzieja, że ten rok 2022 będzie lepszy od tego, który pożegnaliśmy, bez żalu, 2021. No ale zaczęła się wojna i wojna wszystko zmienia. Wtedy rozmawialiśmy o tym zaledwie niecałe dwa miesiące temu, jak ważna jest rola tłumacza w świecie literatury, a wojna sprawiła, że tłumacze ukraińscy są tak bardzo ważni dla reszty świata, bo wydaje mi się, że kiedy trwa wojna, to każdy ukraiński pisarz i poeta jest tłumaczem wojny dla reszty świata, która to reszta świata wojny nie zna. To jest bardzo trudny przekład. Udaje się tylko dzięki takiej współpracy, myślę, między pisarzem, poetą, a odbiorcą, czytelnikiem. Oksana Zabuszko, wspaniała ukraińska pisarka, która wydała właśnie w przeddzień wojny, ukazała się w Polsce, jej książka Planeta Piołun, napisała we wstępie, że od zarania dziejów literatura powstaje z utożsamiania się z innym, ze współprzeżywania, ze współmyślenia z innym właśnie. Ja myślę, że to jest taki czas, kiedy no właśnie to współodczuwanie z innym, z człowiekiem, który jest na wojnie, który jest ofiarą wojny, jest tak ważne i kiedy ta empatia w literaturze, tej literaturze, która powstaje teraz w bardzo różnych okolicznościach, jest tak szalenie ważne. Wielu wybitnych, znanych ukraińskich pisarzy walczy w tym momencie, znajduje się na froncie, inni znajdują się w schronach. I chcieliśmy to spotkanie rozpocząć wierszem właśnie, takim wierszem, który chyba jest początkiem no, tego bardzo trudnego okresu ukraińskiej literatury, wojennego okresu. Jurij Zawadzki jest pisarzem z Tarnopola, pisał w Tarnopolu, teraz pisze, ale pisze ze schronu w Tarnopolu właśnie. I jeżeli chodzi o to współodczuwanie, współmyślenie z innym, to może właśnie ten wiersz będzie takim pomostem współmyślenia i współodczuwania. Wiersz pod tytułem Schron, który został przetłumaczony przez Janusza Radwańskiego. Pozwolą Państwo, że przeczytamy go wspólnie z Darkiem. Jurij Zawadzki, Schron. Nie ma co tak siedzieć. Trzeba coś robić, sprzątać albo wyrzucić z piwnicy zbędne rzeczy, wreszcie te pustaki komuś oddać, te skamieniałe gładzie, zaschnięte farby. Zagrać w coś możemy, nie ma co tak siedzieć. W krokodyla? To co, jak kalambury? No, ty zadajesz, ja pokazuję, reszta zgaduje. Trzeba coś robić. W szkole proponowałem założenie kółka brydża sportowego. Dyrektor powiedział, że pomysł wspaniały. Ale nikt nie zrozumie. Skojarzenia? Tak, żeby się odprężyć. Po prostu mówisz, co pierwsze przyjdzie na myśl, kiedy usłyszysz słowo. Pomidor, czerwony, czerwony, ogień, ogień, drewno i tak dalej. Nie wiem. Wszystkie słowa z głowy wyleciały. Trzeba śpiwór z kurzu otrzepać. No weź. Nie ma co tak siedzieć. Dobra, niech będzie. Kto zaczyna? No ja. Zmywarka. Co? Słowo, zmywarka. Aha, zmywarka. Nie wiem. Tak po prostu nie wymyślaj. Trzeba powiedzieć pierwsze, co przyjdzie na myśl. W tym cały sens. Dobra, no to od początku, od zera. Nie spinaj się.
Zmywarka? Tabletka. Tabletka? No tak, tabletka do zmywarki. Karetka. Karetka? Słowo podobne. Szpital. Rower. Rower? A czemu rower? Ja dorastałem przy szpitalu, koło szpitala jeździłem. Nie zatrzymuj się. Rower. Asfalt. Asfalt. Przez kierownicę nosem zaryłem w asfalt. Haha, dziura. Dziura. Haha. Nie ma już dziur. Droga. Droga. Remont. Remont. Rozbiórka. Majdan. Wybuch. Wojna. Śmierć. Krzyk. Grad. Front. Noc. Strach. Krew. Opór. Siła. Ukraina. Nie bać się. Ukraina. Nie bać się. Ukraina. Nie bać się. Szanowni Państwo, zespół Navi Band. Thank you.
brzuszka nie postawić, trzeba czuć się na bałtor. Dopiero wylitaj, ty lepszym staniesz, kap nasze bramy, teraz dla Lisia uchadno. Dopiero pinku, ty nie podkażesz, kali postawić, trzeba czuć się na bałtor. Dopiero wylitaj, ty lepszym staniesz, kap nasze bramy, teraz dla Lisia uchadno. Фарбованы сребром и знам я застаюся ветром у думка я повторяю слова, какие никому не сказать. Увидеть в твоих очах анёла, увидеть и никого не dopiero płynku, ty nie podkażesz, kali postawić, trzeba czuć ci na bałtor. Dopiero wylitaj, ty lepszym staniesz, kap nasze drewy, teraz Lisia uchadno. Dopiero płynku, ty nie podkażesz, kali postawić, trzeba czuć ci na bałtor. Dopiero wylitaj, ty lepszym staniesz, kap nasze drewy, teraz Lisia, kap nasze drewy, teraz Lisia uchadno. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo miło dzisiaj grać dla was nasze piosenki na białoruskim języku. Ale wiecie, że dla nas naród z Ukrainy też bardzo bliski, bardzo miły nam. I tam mamy dużo kolegów, dużo przyjaciół i przyjeżdżą teraz do nas i mieszka u nas w domu po prostu teraz. I odczuwam, że wszystko, co my możemy zrobić, to tylko śpiewać i pomagać. I to jest najlepszy czas, aby śpiewać i czuwać sercem, że wszyscy my mamy światło. I trzeba ten światło po prostu oddać tym ludziom, aby im było lepiej, kap im było ciepło i kap oni wiedzieli, że jesteśmy tutaj i jesteśmy obok i możemy pomóc, możemy być razem. Zmieniają kolory i szeptem to...
oczy jak kutał dym, spimy nie baczym sny, a my pracznie wzięczy mnie. Na chybini, gdzie moja pośni dom, stanie takim czużym, my pracznie wzięczy mnie. Dziękuję bardzo. Chcieli powiedzieć bardzo dziękuję Darku i raport na stanie świata za możliwość zaśpiewać dzisiaj. Ten piosenkę, jaką graliśmy teraz, inszymi to napisali w taki trudny czas dla Białorusi, kiedy u nas zaczynało się wszyscy tak półtora roku temu. Wszystko zaczynało się i za tej piosenki na pewno i nie możemy teraz grać koncerty na Białorusi. I dzisiaj nasze śpiewy, jak znak solidarności z narodem Ukrainy. Byliśmy 2 tygodnie temu w Ukrainie, graliśmy koncerty w Charkowie, w Kijowie. I teraz na związku z tymi ludźmi, jaki teraz w schronie, organizatory koncertu, ludzie, jaki przychodzili do nas na koncert. I bardzo ciężko, bardzo boli. W środku, tutaj. I teraz będziemy śpiewać po ukraińsku. Mają jedną piosenkę i jeszcze będzie cover na zespół Okean Elzy. Waszej uwadze.
się powodzi. Śpiewaj mnie, śpiewaj mnie. Śpiewaj mnie, śpiewaj mnie. Dziękujemy. Następny piosenku, jak Artiom już powiedział, że to jest cover na bardzo znany taki zespół na Ukrainie, jest Ocean Elzy. I to jest nasz bardzo ulubiony zespół. I ten piosenka ma taki pierwsze słowy, że коли настане день, коли, kiedy będzie той день, закінчиться війна, скончиться війна. І це слово для нас дуже важливе, що ми чекаємо на той момент, коли можемо просто жити далі. Тому співаємо і молимося за той день, коли скінчиться та війна. Обійми мене, твоя весна.
Dziękuję. Dziękujemy. Poczekaj, poczekaj, choć strasznie, ptuszki w niebie malują kropki, niby topili Krym w dorodzie, nie pokinu ciebie. Dzięki wielkie. У Гулі мамы шмат розных песень. Калі не супраць па-беларуску крыху. Спадзяюся, зразумееце. Але сёння падрыхтавалі такі сумны плейліст. Таму што смутны, так? Таму што шмат людзей зараз. Мы нават не можам уявіць, што яны адчуваюць. Мы толькі можам прадставіць, але гэта зусім не тое. Сёння прыехала да нас сям'я з Украіны. Яны ехалі 35 гадзін з дзецьмі. Вось з такімі вачамі.
Мы не могли нават нормально поразмаўляць, бо іх увага была, она не могла засяродзіцца ні на хвіліну. І ёсць у нас одна песня, якую мы хацелі прысвяціць усім людзям, якія зараз терпяць. Так атрымалася, што напісалі гэту песню перад калядамі, перад Раством Хрыстовым. І з-за таго, што ў Беларусі таксама вельмі цяжкі стан, і людзі терпяць, людзі за кратамі, шмат творчых людзей, інтэлігенцыя за кратамі зараз, шмат хто з'ехаў. Таму свята для нас, слова свята і штосьці такое святочнае, яно крыху ў іншым зараз свеце і ў іншых колерах. Таму вось такая святочная песня да сённяшняга свята. Называецца яна «Сумнае свята». Свята, калі сэрце за кратамі, і сонца не свеціць, калі ўсе вінаватыя. Я бачу надзею насупраць адкрытых вачэй. Сумнае свята на галодным акне, ты намалюеш сабе шчасце імя, зоркай Венерою засяеш у свет. Заважыш, як хутка ўсё міне, ціха спярэмся і запалім агні. Нельга забыцца і не проста забыць. Чаканне цудаў, як бясконцы правіль. Хай не заважым, як хутка ўсё міне. Свята, калі сэрца за кратамі, і сонца не свеціць, калі ўсе вінаватыя. Я бачу надзею насупраць адкрытых вачэй. Сумнае свята на халодным акне, ты намалюеш сабе шчасце мне, зоркай Венераю зазяеш у след. І не заважыш, як хутка ўсё міне. Ціха збярэмся і запалім агні. Нельга забыцца і не проста забыць. Чаканне цудаў, як бясконцы прагне. Хай не заважым, як хутка ўсё міне. Дякую. Ведайте, што ў такія цяжкія моманты менавіта спевы ратуюць неяк душу.
не дают ей зусим знишиться. Там зараз пропоную вам разом с нами заспевать, коли вы не супрать. Чи можем мы разом заспевать? Так? Але okay. перед гэтым я хотел бы рассказать, об чем эта песня. Для нас... Вы разумеете, так? Так, ну супер, супер. Вельми приемно, что мы можем размовлять на своей, вы нас разумеете. Только не так шибко. Тому мы и у добрых зносинах, и побач, и... Для нас понятие дому апошнім часам стало вельми дивным. Бо за гэтыя полторы гады мы с Ксюшей змянили шмат домов. Мы жили и у Гданьску, и у горах, и шмат где. Зараз живем у Варшаве, и невядома, где будем жить праз некалькі месяцев. И калі ты кажешь, я еду до дому, и кожны раз гэта некое іншае месца, гэта неяк дзіўна. Бо у кожнага з вас вельмі добра, што ёсць цудоўны дом тут. І вялікі вам дзякую, што гэта месца зараз стала для нас домам. Менавіта дом зараз, гэта там, дзе наша сям'я, там, дзе нашы песні, дзе нашы канцэрты, дзе мы ёсць. Таму дзякую вялікі вам, дзякую Польшчы за тое, што шмат людзей з Беларусі і Украіны зараз могуць адчуць сябе як дома, бо зараз, спяваючы свои песні, мы адчуваем сябе дома. Дзякуй. І зараз репетиція. Так. Супер просто будзе. Ніякіх словаў, толькі «о». Все. Окей? Спробуємо. Супер. Ще раз так. Браво! Где живешь ты, ой?
Дякую. Bardzo miło, bardzo miło. Ale wiecie, że myśleli śpiewać dzisiaj tylko taki smutny, smutny koncert. I ta piosenka, jaką teraz będziemy śpiewać dla was, a tym, że zawsze swoje kochanie, miłość, tak? Trzeba je po prostu tutaj trzymać i wiedzieć, że ona tutaj powinna żyć. I zbierać wszyscy dobre rzeczy, wszyscy dobre poczucia, dunki tutaj, kap. Ta miłość, ona zawsze była z wami.
Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Widzę, że playlista dzisiaj gramy nie tak, jak napisano. Ale wiecie, że zawsze, kiedy taki ciężki czas, trzeba pamiętać o tym, że obok jest człowiek, jaki jest dla ciebie bardzo bliski, bardzo drogi. I tego człowieka zawsze trzeba... Jak to?
tak. Każdy dzień. Dobrze. Robicie te. Oś tak. Przytulica. I ta piosenka w tym, że trzeba zawsze przytulica, nic nie mówić, tylko po prostu być i odczuwać ten moment. Abdymi mnie. To jest po białorusku. I będziemy teraz was wszyscy. Сады і зорки тихо назирають. Глядиш мне, і подих теплий вабить нас замывать шаи. Ти бачиш у світі тільки ми, і нас одних нема на світі. Чуєш у гэтай вышыні, як нас з тобою акутав вецер. Абдымі мяне, крышку памаўчы, дай паслухаць тваё сэрца. Не перашкаджай шчыра адчуваць, як яно імкліва б'ецца. В обдымках тишини дає у космос притуляла. А ти спитаєш, чи гэта назавжди? Адказ твій позіркам спаткала. І обдыми мене, крышку помовчи, дай послухай твоє серце. Перешкаджай щиро чувать, як яно імкліво б'ється. Перешкаджай щиро чувать, як яно імкліво б'ється. Дякую. Обнимаем вас.
Вы як сябры не стаміліся? Не? Вам цікава? Яшчэ? Дякую вялікі. Вельмі прыемна. Для нас вельмі важна, што сёння ёсць увага, бо у нас у краіне зараз дакладна, таму што час вайны, але яшчэ там месяц таму мы проста не маглі граць канцэрты. І так шмат гуртоў у Беларусі, якія вядомыя, якія збіраюць шмат людзей, ім забараняюць спяваць у сваім родным доме. Зараз мы будзем спяваць песню, якую таксама напісалі падчас пратэсту ў Беларусі. Гэта такі песня «Нерв». У нас былі такія жаночыя маршы, калі толькі дзяўчаты выходзілі з квяткамі. Так, маршы кабет. У белым. І іх пазней затрымлівалі, саджалі ў аўтазакі, збівалі, давалі за кратамі срокі. І гэта вельмі балюча, бо ніхто не верыў, ніхто не мог паверыць, што будуць чапаць жанчыны, дзяўчат. Таму прысвячаем усім вольным, мужным дзяўчынкам, жанчынам Беларусі і зараз Украіны таксама. Дзевачка в белым. Почему ведет любовь только через боль и страх? Ведь я в белом иду. Ты же излучаешь свет, и хлеба уже больше нет. Знаю, боль всю цветами не снять. А сколько еще нужно душ, чтобы он услышал вслед? Убегай, твой летит бумеранг. Ты начать с нуля, вспоминая, как вчера, за руки держась. Пели, звук пульсирует в ушах, и не закрывая глаз, нет сна, но есть надежды. А мы же излучаем свет, никого уже больше нет. Знаю, боль всю цветами не снять. А сколько еще нужно душ, чтобы он услышал вслед? Убегай, твой летит бумеранг. Ты убегай, твой летит бумеранг. И не больше страха, я верю, сила в нас безупречна. Гордая девочка в белом, а чистая, ясная уже не твоя. Я больше не верю, каждое слово занозы в нас впивается, только знаешь, больше не больно, не больно. Больше не больно. Не больно. Мне больше не больно. Дякую. Дякую вялікі. Хацелі сказаць яшчэ аб вельмі важнай рэчы, што большасць беларусаў не падтрымліваюць тое, што адбываецца ва Ўкраіне, таму што ёсць такі зварот да беларусаў, некаторы, невялікі, але ёсць такая думка, што
Беларусы таксама прынялі ў гэтым удзел, беларусы таксама згодныя, але гэта не так, сябры, што можна зрабіць, калі ў тваёй краіне палова расійскай арміі? За два гады барацьбы, ганьбу і здзекаў з народа нельга забываць аб тым. Таму жыве Беларусь і слава Украіне! Зараз яшчэ адна песня пра каханне і пра тое, што зараз у такія цяжкія моманты трымайцеся сваіх людзей, якіх вы адчуваеце сэрцам, бо яны дапамогуць вам прайсці гэты шлях эмацыянальна, псіхалагічна. Таму дзякую, што сёння тут з намі, што не пакідаеце нас. Дзякуй, Дарак і Зэспоў, стан, рапорт, стан. Прапрашам. Рапорт. То бренд. Бардзо дзякую за можлівасць. Боянись
сердце только тени. Я, как никогда за тобой, от шукания не учебры. Не покидай меня. Як увогуле ми познайомимося з рапортом і Дарюшем Росяком. Приїхали ми до Польщі. І моя сябровка – великий фан ваш, великий фанат рапорту. Вона каже, амаль там праз тиждень я чую ваші пісні у подкасті «Рапорт Дарюш Росяк». Я такий, так? Що то є? То просто несамовитий там такий публіцист, там журналіст, супер. І... Я кажу, ну добре, окей. Це мені. Супер. Але пізній ми почитали, ми почали слухати, нам написали, і ми зараз тут. 100 лет проєкту «Рапорт». Ніх жиє! Ну і наприкінці. Світ переможе темру. І ще одна пісня у гэты гонар. Мільйони больших сердец. Мільйони больших сердец будут идти на свет. Мільйони больших сердец найдут ответ. Мільйони больших сердец будут идти на свет, будут идти на свет, будут идти на свет. Иди за мной, мы станем морем, одним у берегов оставим корабли. Иди за мной, мы станем морем. Вместе и до конца, а назад уже не вернемся. Громкие голоса долетят до самого солнца. Иди за мной смело и искренне, мы станем искрами. Миллионы больших сердец будут идти на свет. Миллионы больших сердец найдут ответ. Миллионы больших сердец будут идти на свет. Будут идти на свет. Будут идти на свет. Миллионы больших сердец будут идти на свет. Миллионы больших сердец найдут ответ. Миллионы больших сердец будут идти на свет. Будут идти на свет. Будут идти на свет.
спиной, белыми крыльями моя любовь сильнее выстрелов. Иди за мной смело и искренне, иди за мной. Назад уже не вернемся. Громкие голоса долетят до красного солнца. Иди за мной, напишем волнами, чтобы мы помнили миллионы больших сердец. Будут идти на свет миллионы больших сердец, найдут ответ. Миллионы больших сердец будут идти на свет, будут идти на свет, будут идти на свет. Миллионы больших сердец, миллионы больших сердец и миллионы больших сердец будут идти на свет, будут идти на свет, будут идти на свет. Иди за мной, мы станем морем одним. Дякую великий, дякую bardzo. Дякуємо. Живе Беларусь, слава Украине! Bardzo. Działa, mam nadzieję. Dziękujemy bardzo. Oni jeszcze zaśpiewają, nie chwaląc się. Tą ostatnią piosenkę to ja wymusiłem na nich. Także mieli wątpliwości, czy nie jest za wesoła. Ona nie jest za wesoła, ona jest budująca, nie jest specjalnie wesoła, ale jest ważna akurat w ich repertuarze również. Bardzo dziękujemy Ksenii i Artiemowi, jeszcze wrócą. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję za to, że jesteście z nami, że jesteście z raportem od 2 lat niektórzy jeszcze dłużej. Dziękuję wszystkim patronom, wszystkim sponsorom, wszystkim tym, którzy słuchają przede wszystkim. To jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy przez chwilę pobyć ze sobą i pomyśleć o naszych braciach i siostrach na Ukrainie. Dzisiaj od rana chodzi mi po głowie takie zdanie, więc je powiem. To jest zdanie, którym rozpoczyna się esej George'a Orwella, który napisał w 1941 roku esej pod tytułem Lew i jednorożec. I to zdanie brzmi: gdy piszę te słowa, wysoko cywilizowane istoty ludzkie latają nade mną, próbując mnie zabić. Pewnie pomyślicie, że w odniesieniu do Rosji nie powinniśmy mówić wysoko cywilizowane. Ale Rosja to nie jest tylko kraj Lenina, Stalina, Berii, Putina, innych bandytów. Tylko to jest kraj Czechowa, Czajkowskiego, Dostojewskiego, Tołstoja, Gogola chciałem powiedzieć, ale Gogol był Ukraińcem, więc akurat, no ale jest wielu innych, to również kraj Andrzeja Sacharowa, to kraj Siergieja Kowaliowa. I jestem pewny, że na koniec zwycięży świat Kowaliowa i Czechowa, a nie Putina i Lenina. I to jest może taki dzień, kiedy o tym też powinniśmy pamiętać, że to się skończy
i że dobro zwycięży, przynajmniej powinniśmy w to wierzyć, bo inaczej to wszystko sensu by nie miało. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję Promowi Kultury, że nas przygarnął po raz kolejny, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Szczególne podziękowania dla pani dyrektor Marii Juszczyk. Dziękuję bardzo wszystkim wam. Aha. I dziękuję firmie Słodycze z pomysłem za raportowe krówki. Mam nadzieję, że się poczęstowaliście. Jak jeszcze się nie dokrówkowaliście, to bardzo proszę, może jeszcze jakieś zostały. Dziękuję bardzo. Ksenia i Artiem jeszcze dla nas zaśpiewają. A tymczasem chcieliśmy podziękować za ogromną, ogromną hojność. Dobiegła końca licytacja statuetki Złotej Stalówki. Grand Press 2020, bym zapomniał o tym, widzisz. Za rok 2020. I proszę Państwa, jest mi ogromnie, ogromnie miło poinformować, że statuetka została wylicytowana za 25 100 złotych. Brawo! Ponad 25 tysięcy złotych. Dziękujemy wspaniałemu, hojnemu nabywcy, zwycięzcy licytacji. Tak jak mówiłem, całość tych pieniędzy zostanie przekazana na pomoc dla Ukraińców w Polsce i w ojczyźnie. Dysponentem tej pomocy będzie Polska Akcja Humanitarna. Także bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję za udział w tej licytacji. Państwu dziękuję, Państwu tutaj w Promie Kultury dziękuję za to, że byliście z nami, przybyliście tak licznie. Wszystkim, którzy nas oglądali za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy to na moim kanale, czy na fanpage'u Promu Kultury, również serdecznie dziękuję i mam nadzieję do rychłego usłyszenia. Słuchajcie raportu o stanie świata. W tym tygodniu też będziemy w bliżej nieokreślonej częstotliwości, wtedy, kiedy będzie trzeba. A tymczasem jeszcze raz zapraszam na scenę Navi Band. Дякую велике, что сегодня прослушали наш концерт. Усими сердцами с народом Украины. Нехай все это худко скончится и будет мир. Заховываем свет, бо свет обовязково переможе. Живи Беларусь! Слава Украине!
холодный подвиг, мое разгубленное сны. Сменяю колеры шептом только в очи окутал дым. Спи, мы не бачим сны, мы прочнемся іншими. На глибині, где мой опошний дом стане таким чужим, мы прочнемся іншими. На глибині. Іншими. Ми прочнемся на глибині, де мой опошній дом стане таким чужим. Ми прочнемся іншими. Дякую. Дарик Росяк, рапорт на стані свята. До видзення. Дякую. Мілого вечора. Па-па.